Dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was przygotowałem propozycję z marki Opel. Jest to Astra J z silnikiem benzynowym 1.4, tutaj akurat w odmianie turbo 120-konnej, występowała też 140-konna. Wóz, pierwsza rejestracja, 12 rok, przebieg mamy 174 tysiące, czyli tak na oko wychodzi około 14 tysięcy rocznie, więc według mnie absolutnie normalny przebieg dla wozów kombi. No może nie jest bardzo mocnym silnikiem, ale występowały jeszcze dwie słabsze jednostki, więc moim zdaniem samochód taki, aby pokonywać ciut większe odległości niż 5000 km rocznie. Co mogę więcej rzec o tym wozie? Auto jest bezwypadkowe. W międzyczasie, jak sobie tutaj dosychała po myjni, zmierzyłem i miernikiem lakieru. Całe jest praktycznie w oryginale, tylko tutaj elementy bocz, ten bok ma około 200 mikronów. Jeżeli to komuś przeszkadza, rozumiem, ale według mnie podwójna warstwa lakieru nie powinna dyskwalifikować samochodu, który jest tak świeży jak 12 lat, prawda? Ale to będziecie widzieli na filmie, są wartości około 200-240 mikronów, czyli tylko, że tak powiem, wóz musiał być gdzieś zarysowany i przepruszony. Bo pamiętajcie, do tej pory ludzie chcą, czy miałem samochód za 3000, za 30 tysięcy, za 300, chcą jeździć wozami ładnymi i lakierują, nawet gdy ktoś porysuje je kluczem. Ale ta mała dygresja, już tu ją zakończmy i opowiedzmy dalej o samochodzie. Może powiem o silniku. Silnik bardzo popularny na rynku wtórnym, że tak powiem rozchwytywany, bo nadaje się do instalacji LPG. Jest całkiem żwawy, mało pali, jest niewielki, łatwo się dobrać do niego pod maską. Wygodnie powymieniać nawet takie podzespoły jak alternator czy klimatyzacji, kompresor. O wyposażeniu nie jest to bieda, macie przyciemniane fabrycznie szyby, co dla mnie osobiście bardzo ważne. Mamy z przodu Big Xenon, od razu ta lampa wygląda łatwiej. Ja wolę mieć Big Xenon i na przykład nie mieć nawigacji jak tutaj, niż dokładać sobie lampy, bo wiecie, kupicie chińską nawigację za parę groszy i macie aktualne Androidy i wszystko, Apple Care, a stara nawigacja to już tylko tak zwany bajer dla luksusu. No i sami to zrobić, jednak niektórzy mają troszeczkę większy problem, żeby wymienić reflektory, zdjąć zderzak, założyć samo poziomowanie, więc dla mnie plusik, że jest Big Xenon. Jeszcze macie czujnik światła i czujnik deszczu, który automatycznie Wam włącza wycieraczki. Z dodatków przy okazji również są czujniki parkowania przód i tył. Czy chyba na zewnątrz coś mam jeszcze więcej Wam powiedzieć? Raczej nie. Jak widzicie, tutaj nie jest pozgniwany. Często na tylnych rantach były zgnite. Tutaj blacharsko jest ładny. Nie jest też jakoś pookopowany, poobijany. Nigdzie nie ma jakieś rysy od klucza czy od czegoś. Prezentuje się dobrze. No a stylistyka mi się podoba. Te samochody mają na karku chyba 2008 wychodziły. Dalej wyglądają dobrze, dość świeżo. Zwłaszcza, że no mówię, te srebrne obramowania, srebrne małe tutaj relingi, nie nudzą się, czarna szyba też dodaje zawsze uroku. Czy coś jeszcze mam Wam powiedzieć? Chyba nie, już Astra J mieliście u mnie na kanale bardzo dużo, samochody się dość szybko sprzedają, ale co jeszcze warto dodać, mają dość popsutą cenę. Duża jest bardzo rozpiętość cenowa nawet tych samych roczników z tym samym przebiegiem. Bo po prostu, jak wspomniałem, potrafią być zgnite, potrafi hałasować silnik. Tutaj silnik chodzi bardzo ładnie, czysto. W Polsce został wymieniony olej raz z filtrami, więc przyszły klient nie musi na pewno już w to inwestować.
Nagrajmy książkę serwisową, proszę bardzo. Tutaj wszystko widać, początek. Dalsze wpisy. Tu się kończy. Jeden z mas pod maską był chyba przy 140 czy 150 tysiącach. No i teraz my wymieniliśmy olej, jak wspominałem wcześniej. No i tu jeszcze macie takie sprawdzanie karoserii gdzieś dalej. Proszę. Ale tutaj o, przy 130. A tego przy 130. Widzicie, ktoś nie przeklikał. Więc czasami takie drobnostki też się zdarzają, jak wam wspominałem. Nie każdy bierze tą książkę zawsze przy sobie. Czasami się tak zdarzy, że po prostu książka jest zostawiona w domu. Dobra, zróbmy pauzę i nagrajmy wnętrze. To co? Nagrajmy sobie wnętrze pojazdu. Prezentuje się ono w następujący sposób. Jest to też fajna, wyposażona wersja, bo nie ma takich biedy jak w co niektórych, bo naprawdę ta Astra potrafił być bardzo biedny, nawet bez elektrycznych szyb z tyłu. Już wam pokazuję. Wnętrze jest to wersja sport, więc mamy troszeczkę inne fotele. No i te boczki tutaj są, jak widać, w takiej ala skóry. No i tutaj też ta rączka do trzymania jest inna. W niektórych jest po prostu taki srebrny plastik, który się szybko drapie. Tutaj jest ala taki troszeczkę u góry karbon i ta listewka też jest bardziej w takim chromie. I macie te obudki wokół głośników też chromowane. Jakość materiałów dobra, to jest miękkie, ładnie pasuje. Jeszcze mi się podoba, jak tutaj ten półokrąg wchodzi w ten boczek. Przejdźmy na ekran. Ekrany występowały trzy, taki wąziutki jak tutaj do wysokości tej godziny, ten średni, gdzie możecie sobie różnie zobaczyć ustawienia radia, czy tam CD, ale akurat CD nie ma, proszę. Tutaj RMF FM, pokazuję wam ładnie. Tutaj macie bardzo rozbudowany panel, jest wszystko. Mamy podgrzewane fotele, klimatyzację automatyczną i coś, z czego Opel tutaj się wybił na tle konkurencji, czyli grzaną kierownicę. Sprawdza się to dla niektórych. Po prostu kierownica grzeje się w tych miejscach, gdzie najczęściej dotykacie. No i też na tym dużym ekranie wam pokazuję temperaturę, co jest włączone, siłę nawiewu. Idziemy dalej. Miejsce na auksa, to jakiś schoweczek, sześciobiegowa skrzynia biegów. No mieszek, spójrzcie, niezużyty. Tutaj miejsce na kubeczek jeden, tutaj jeszcze ewentualnie dwa. Elektryczny, ręczny, nie wszystkie miały. Dalej też wam wspomniałem o tym karbonie. Też nie każda to miała. Ładnie się to prezentuje. Takie ala szczotkowane aluminium. W ogóle ten panel troszeczkę podobny do Insygni, ale też fajnie zaprojektowany podłokietnik. No i cóż, z tyłu miejsca na ISOFIX. Przechodzimy na kierownicę. Spójrzcie, jak ładnie utrzymana skóra, powiedzieć można, w perfekt stanie. Tu włącznik tempomatu, proszę, włączyło się nam na liczniku. Jego regulacja nagłośnienia. No i tutaj macie zużycie paliwa, komputer pokładowy, dwa liczniki w tubach. Tym sobie po prostu zmieniacie informacje o pojeździe, tutaj coś ustawiacie. No nie będziemy zmieniać jednostek na UK, bo po co? Tutaj idziemy dalej. Dalej ten szczotkowany aluminium, elektryczne szyby. Tutaj macie też regulację świateł, automat i oczywiście przeciwgielny. Cztery elektryczne szyby, wspominałem, boczek skórzany. No i spójrzcie, fotel bardzo ładny, ładnie utrzymany i regulowany w kilku płaszczyznach. Tutaj elektryczne regulowanie lędźwi, pompowanie go w górę i pompowanie go tak pod skosem, żeby ewentualnie bardziej się w nim zagłębić. No cóż, stylistykę wam wspomniałem, ogólnie wóz fajny. I tutaj jeszcze lusterko wsteczne z fotochromem, no i ta bułeczka na te czujniki deszczu zmierzchu. To o wozie tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub ewentualnie na moich mediach społecznościowych możecie zapytać. Jest to Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest aktualnie wystawione? Wbijcie na mavkarautomoto.pl. I jeszcze warto na pewno dopowiedzieć, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu i jeżeli tego pojazdu nie macie jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę wam go oczywiście przywieźć na lawecie. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, poszukujecie takiego podobnego, odezwijcie się do mnie. Może akurat mam go na placu, albo znajdę dla was taki na zamówienie. Jeżeli oczywiście moje filmy wam się podobają, też przede wszystkim samochody. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.